Jak pan ocenia ten film? Moim zdaniem jest bardzo dobry. Dobre kino o współczesnym żołnierzu, o tym, co robimy, nie tylko w Iraku, ale w Afganistanie. Film mówi o tym, co może spotkać człowieka, o tym, że żołnierz to nie cyborg, tylko tak naprawdę zwyczajny człowiek. Bojówki Muqtady al-Sadra to były tylko kilka tysięcy w całej 600-tysięcznej Karbali. Ci ludzie, którzy chcieli świętego spokoju, którym na tym spokoju zależało, Karbale, rejon walk opuścili. Zgodnie z decyzją prezydenta, Irak-Afganistan był strefą działań wojennych. Ogłoszony oficjalnie został strefą działań wojennych. A zgodnie z nomenklaturą wojskową, ludzie w mundurach, którzy siedzą przede mną, może już wiedzą o tym, to są młodzi żołnierze, działania stabilizacyjne to jest zlepek działań bojowych i misji pokojowych. Wątek sanitariusza w tym filmie to jest fikcja. Nie miał takiego człowieka z nami w ogóle nie było. Tak samo ten sam wątek z tym dzieckiem niesionym na rękach z tego pożaru, czy śmierci żołnierza na początku w pierwszym patrolu. Takich zdarzeń nie było. Ewakuacja dzieci miała miejsce tylko ze szkoły, którą my wybudowaliśmy tak naprawdę, bo pułkownik Domański zdecydował, że będziemy remontowali szkołę dla dziewczynek, nie dla chłopców. I w momencie, kiedy oddawaliśmy tą szkołę, myśmy byli w ochronie, oczywiście pułkownik Domański to z władzami ówczesnymi oddawał i wtedy był atak moździerzowy i ewakuowaliśmy te dzieci i to było zaczerpnięte i posłużyło do tego tutaj przy ewakuacji tej dziewczynki. Bartłomiej Tłopak występuje jako kapitan Kalicki, a nie Kaliciak. Niemniej jednak na hełmie ma pana ksywkę Kali napisaną. Tak. Nie chciałem, żeby występował z moim nazwiskiem. Zdecydowałem, żeby pokazać, że jesteśmy żołnierzami 17 i że tutaj służyłem. Udostępniłem, można powiedzieć, Kalicki. Każdy wie, o co chodzi. Natomiast chciałem użyć kryptonimów wielu swoich żołnierzy, ale decyzje musiały być szybkie, nie mogłem się z nimi skontaktować, a film się rządzi tymi prawami, że na wszystko trzeba mieć zgodę. W związku z tym każdy z żołnierzy znajdzie samego siebie w którymś z bohaterów, natomiast mogłem tylko ja wystąpić jako Kalicki, natomiast nie jestem głównym bohaterem i tak nie chciałbym być postrzegany. Jest to film, który oddaje hołd wszystkim żołnierzom i jest to takie przesłanie do społeczeństwa, że po prostu chcielibyśmy, żeby nas szanowano i żeby nie mówiono więcej nigdy, że z tymi okupantami czy nazistami, żeby po prostu było więcej zrozumienia.